pograliśmy długo, nie wiem czy na dobre nam to wyjdzie, mam nadzieję, że na pewno na dobre wyjdzie dla Niko, bo on chyba potrzebował po prostu dużo, dużo grania takiego meczowego, bo wchodzi teraz w treningi i będzie bardzo potrzebny zespołowi. Zagraliśmy też trochę innym zestawieniu już po pierwszych dwóch setach. Każdy miał okazję zagrać, każdy miał okazję się sprawdzić. Szkoda tych dwóch setów, bo po prostu je przestaliśmy, za dużo błędów własnych, dużo błędów w ataku. I to zadecydowało o tym. Myślę, że Niemcy też już się troszeczkę rozluźnili, chcieli sobie tutaj pobawić się do końca i zagrać. No ale co, cieszy ten ostatni piąty set, że go wyciągnęliśmy, że graliśmy punkt za punkt, że nie poddaliśmy się i przeważyliśmy tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść. No widać było, że już nie graliśmy tak jak w tych dwóch pierwszych setach, gdzie walczyliśmy o awans i trochę szkoda, bo mogliśmy skończyć ten mecz szybciej, a Niemcy jednak pokazali, że tak samo jak w pierwszym meczu, oni potrafią grać, nawet jak zmieniają zawodników, to również mają szeroki skład i gra się ciężko. Cieszymy się, że wygraliśmy dla kibiców. Chyba nigdy nie grałem dłuższego. Pamiętam, że na Uniwersjadzie graliśmy dosyć ciężki mecz z Koreańczykami, punkt za punkt, ale chyba takiego długiego jeszcze nie. Wygraliśmy dwa pierwsze sety, mieliśmy zapewniony awans. Tak jak mówię, szkoda, że nie udało się zakończyć szybciej tego meczu, ale myślę, że ci wszyscy kibice są zadowoleni z takiego obrotu sprawy i to jest dla nas ważne. Te pierwsze trzy sety tam u nich w Niemczech, one wcale nie były takie łatwe. Tam też była wymiana punkt za punkt. Tam akurat trochę szczęścia nam też pomogło i mogliśmy się cieszyć 3-0 i mieć na pewno łatwiejszą przeprawę tutaj w dzisiejszym meczu. W Rzeszowie nie byliśmy tą drużyną, która jest od początku sezonu i nie graliśmy tak jak potrafimy, także mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie pora na rewanż z Resowią i wiemy, że to jest wielka drużyna i będzie na pewno ciężko przeciwko nim grać, ale to są najfajniejsze mecze i liczymy na to. Ja nawet nie wiedziałem, z kim będziemy grać, bo teraz wszystko już jest skupione na Zaksie i będziemy do tego meczu się przygotowywać. No, mecz bardzo, bardzo, bardzo niedługo i musimy zregenerować siły przede wszystkim, bo zagraliśmy tutaj ciężkie, trudne spotkanie i na pewno każdy zostawił kupę energii na boisku dzisiaj. Też się szykujemy na ten mecz, wiemy, że już chyba Bociek z nami zagra, także Zaksa raczej w pełnym składzie, no, szykuje się fajne spotkanie.